spotkałem małego kotka. Byliśmy z panem Jerzym Targalskim, który teraz jest w naszym studio. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W Królestwie Bez Kresu pan prezes jak się czuł? No dobrze, głaskałem małego kotka. To jest prawda i piłem herbatę. Tak jest, ale zwykłą. Ale troszkę się dziwiąc, że jest takie miejsce. Tak, ponieważ no, nie wróżę temu miejscu sukcesu biznesowego. Natomiast sukces, powiedzmy sobie, towarzysko-ideowy jest zapewniony. Bo pan prezes nie wierzy, że takie rzeczy mogą się udać, a to będzie wielki sukces. No, miejmy nadzieję, że się będę mylił i tutaj będę, prawda, klęciał jak w kanoście za rok. Musimy do tego, i odwoływał. Musimy do tego doprowadzić. Tu jest pomnik Tadeusza Kościuszki, więc tu można klęczeć rzeczywiście na tym rynku w Rzeszowie. No to zaczynamy, proszę państwa. Jak będą państwo w Rzeszowie, to jest przy ulicy Piłsudskiego 8. Trzeba wjechać w bramę, zatrzymać się tam, w samym końcu, w rogu jest herberciarnia. Należy ją odwiedzić. Naprawdę miejsce wyjątkowe. Warto się zatrzymać. Oczywiście poza innymi wyjątkowymi miejscami, które warto zobaczyć w Rzeszowie. Teren prywatny nie powinien zrażać. A do tego wszystkiego to jest teren prywatny i tam jak powiedział, dobrze. To zostawmy. Siły Mordoru nie mają wstępu. Tak jest. Policja musi mieć pozwolenie, żeby wejść na ten teren, bo teren jest prywatny, należący do fundacji jakiej? Nowe Życie. Całe te koszary, ale pan Jerzy Targalski nie przyjechał do Rzeszowa po to, żeby być i pić nawet najlepszą herbatę, ale przyjechał dlatego, że... Dlatego, że w Rzeszowie odbyło się zebranie założycielskie oddziału powiatowego Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. Proszę powiedzieć, to było skuteczne. Został wybrany tutaj szef oddziału. Tak, został wybrany pan Waldemar Maślanka w głosowaniu tajnym, a do zarządu wszedł pan Ryszard Bachusz, został wiceprzewodniczącym i pan Piotr Leśniak skarbnikiem został w normalnych wyborach tajnych. Mówię normalnych, no bo w Polsce to od wyborów tajnych się odzwyczajaliśmy. Ruchu kontroli wyborów nikt w czasie wyborów nie skontroluje, ale trzeba wierzyć tym, którzy kontrolują wybory, że je naprawdę chcą skontrolować stowarzyszenie. Proszę powiedzieć, ile już ma oddziałów, jak dużo jest ludzi i czy te wybory parlamentarne, które nadciągają i będą pod koniec października, prawda? 25 października. Czy one będą skontrolowane? Czy uda się patrzeć tym, którzy liczą na ręce? Myślę, że wybory uda się skontrolować pod warunkiem, że nie będzie głosowania internetowego, ponieważ przy głosowaniu internetowym można sobie pozwolić na uczciwość w komisjach. Znaczy władza ludowa może sobie pozwolić na uczciwość w komisjach i niefałszowanie, ponieważ odpowiednią liczbę głosów ustaloną w wcześniejszych, prawda, negocjacjach między rozmaitymi klanami władzy ludowej dorzuci się drogą internetową. Więc problem jest teraz taki, jak zablokować zapowiedziane przez Państwową Komisję Wyborczą głosowanie internetowe. To jest podstawowa sprawa. Bo nie powinno się w Polsce głosować przez internet. W tych warunkach, jakie obecnie mamy, nie powinno się. Jest to najłatwiejszy sposób fałszowania wyborów przez tych, którzy wybory organizują. A przypominam, że w Polsce wybory organizuje administracja. Organizują władze państwowe, czyli te, które mają być w tych wyborach wybierane. Jakie są szanse na to, by powstrzymać Państwową Komisję Wyborczą przed decyzją o tym, że możemy głosować przez internet? No, to zależy od nas, od obywateli. Państwa Komisja Wyborcza to nie są bohaterzy odwagi, więc jeżeli opór będzie jawny, stanowczy i masowy, to Państwa Komisja Wyborcza się ugnie, bo będzie miała do wyboru albo słuchać służb, albo narodu. No i wtedy będzie musiała zadecydować, kogo się bardziej boi, służb czy narodu. Żeby skutecznie kontrolować wybory, potrzebne jest około 20 tysięcy albo nawet więcej osób.
To znaczy, tak naprawdę jest potrzebne około 60 tysięcy, bo mamy ponad 27 tysięcy komisji wyborczych, a żeby dobrze skontrolować pracę w jednej komisji, jest potrzebne minimum dwie osoby, no bo tak naprawdę to wystarczy 3-4 minuty nieobecności w komisji. Jeżeli pozostali członkowie są nieuczciwi albo boją się protestować przeciwko nieuczciwościom, tam wystarczy dwóch fałszerzy, to mogą bardzo łatwo wyniki wyborów sfałszować, a zatem cały czas ktoś musi w komisji być, tak? No ale przecież wiadomo, że trzeba wyjść, więc jeżeli są dwie osoby, to jedna wychodzi, a druga zostaje i pilnuje. Zmobilizowanie 60 tysięcy osób jest bardzo trudne. Tak, ale jest jeszcze efekt psychologiczny. Pamiętajmy, że chodzi o to, że fałszerze też nie należą do odważnych i jeżeli będą czuli nasz oddech na swoich karkach, jeżeli będą wiedzieli, że w każdej chwili mogą być skontrolowani, pociągnięci do odpowiedzialności, że im to nie ujdzie płazem, że nie będą awansowali za to, że będą fałszowali, tylko wprost przeciwnie, to wtedy będą postępowali inaczej. Czyli tu są jakby dwa elementy. Jeden kontrola, a drugi wojna psychologiczna z fałszerzami. Wierzy pan w skuteczność swojego działania? Mojego to nie za bardzo, natomiast wierzę w skuteczność działania tych tysięcy osób, które się już i zaangażowały i jeszcze się zaangażują w kontrolę wyboru. Nie tylko chce pan kontrolować wybory, stowarzyszenie chce kontrolować wybory, ale też chce w przyszłości kontrolować władzę i tą na szczeblu lokalnym i na tych szczeblach powyżej. Tak, ponieważ to, że jedna partia odejdzie i druga, nawet lepsza, przyjdzie, to nie zmieni sytuacji, ponieważ zmienić trzeba mechanizmy, dwa mechanizmy. Po pierwsze, selekcji elit i po drugie, wymiany tej sowieckiej hołoty, którą nam zostawiono po komunizmie, na ludzi, którzy by kierowali się interesem obywateli, a mówiąc dokładniej, swój interes widzieliby w interesie Polski. Czyli nie działam, bo chcę jak najszybciej ukraść ile się da, tylko działam, bo chcę stworzyć takie warunki, w których ja będę mógł normalnie funkcjonować. A zatem takie funkcje kontrolne to nie do polityków należą, tylko do obywateli. Obywatel, który chce normalnie funkcjonować, jest zainteresowany w tym, żeby państwo było uczciwe i na to normalne funkcjonowanie mu pozwalało, tak? W związku z czym to on musi kontrolować władzę i stwarzać warunki, w których ta władza będzie rywalizowała o jego głosy. Nie pod hasłem, ja ukradnę więcej i zatrudnię więcej pociotków, tylko pod hasłem, ja będę działał w interesie obywateli i sprawię, że to obywatelom będzie się lepiej funkcjonowało, żyło, pracowało. I co pani marszałek Maria Kurowska o tym myśli, co mówi pan Jerzy Targalski? Mnie się to bardzo, bardzo podoba. Jestem za tym, aby obywatele kontrolowali władzę. Sama jestem też po tej stronie władzy, ale mnie to zupełnie nie przeszkadza. Ja się cieszę i chcę, abyście nam patrzyli na ręce, bo po prostu wtedy my wszyscy będziemy starać się, tak jak tu pan mówił właśnie, tworzyć to państwo uczciwe i proszę bardzo, jestem za kontrolą wyboru, żeby była jasność, dlatego że myślę, że efektem tego, że my jesteśmy dzisiaj, ja, że jestem właśnie wicemarszałkiem, to jest to, że na Podkarpaciu kontrola wyborów została bardzo dobrze zorganizowana, przeprowadzona i tutaj te wyniki są prawdziwe. Dziękuję. To w takim razie, pani marszałek, nie wie pani, czy, nie wiem, czy pani wie, że to jest człowiek, który będzie kontrolował wybory na Podkarpaciu. Pan Waldemar Maślanka jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. To jak? Ta skuteczność kontroli będzie wysoka na Podkarpaciu? Tak, ja myślę, że będzie stuprocentowa, że jesteśmy w stanie obstawić wszystkie komisje wyborcze. Bo już pierwsze kroki uczyniliśmy w poprzednich wyborach, w wyborach prezydenckich, pierwszej i drugiej turze. Natomiast wyciągamy w tej chwili wnioski, poprawiamy nasze procedury, współpracujemy z ludźmi, którzy chcą, aby ta sytuacja się polepszyła i chcą dla Polski wszystkiego, co najlepsze. To będzie pan społecznie kontrolował wybory, ale pan czym się zajmuje? Co, w jaki sposób pan żywi rodzinę?
No, ja jestem przedsiębiorcą, takim bardzo drobnym przedsiębiorcą. Jestem osobą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i doskonale wiem, jak w Polsce sytuacja wygląda tych małych przedsiębiorców, tych naszych obywateli, którzy próbują w jakikolwiek sposób wyżywić siebie, swoją rodzinę i polepszyć byt okolicznych osób. I w jaki sposób ona wygląda? No to w tej chwili jesteśmy tłamszeni przez wysokie obciążenia fiskalne i podatkowe, które jak można zobaczyć sobie w internecie, nie występują w innych krajach, które są dużo bardziej bogate i dużo bardziej rozwinięte. Natomiast nasz kraj, który jest jeszcze na dorobku, niestety musi płacić bardzo wysoki haracz. Czyli tak jak pani marszałek, uważa pan, że podatki w Polsce powinny zostać obniżone? Tak, ja uważam, że powinny być obniżone i kwota wolna od podatku powinna być dużo wyższa. Wybory powinny być skontrolowane. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Waldemar Maślanka był gościem Poranka Wnet. Pan Jerzy Targalski jeszcze ma mikrofon. Jeszcze mikrofonu panu nie odebraliśmy, ale za chwilę odbierzemy, więc bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Bo teraz jest moment, patrzę, że zbliża się godzina 9:00. Jeszcze chcemy tak, zaśpiewać piosenkę i piosenkę teraz zaśpiewamy jaką? Zahuczały góry. Zahuczały góry. Pani marszałek też. A może zmienimy, zahuczały góry, na finał zaśpiewamy. Oddamy głos panu sołtysowi w tej chwili. Tak, panie sołtysie, sołtys Tadeusz Wójcik. Sprawca, że my tutaj na rynku w Rzeszowie śpiewamy. Proszę bardzo. Spotkała mnie wielka radość na pańskie zaproszenie, że akurat możemy tutaj z zespołem być. Tym bardziej, jak widzę dzisiaj tu pana profesora, którego oglądam telewizję Republikę, to takich ludzi, żeby w telewizji było więcej, to może bardzo Bud tak samo inaczej spoglądał na nas. Także dziękuję bardzo za pańską postawę. Ja bym chciał jeszcze jedno słowo takie dopowiedzieć, nawet sobie napisałem. Szanowny panie redaktorze, to dzięki wam Polacy dowiadują się o pewnych sprawach, ale temu rządowi chociażby krwią pluł w twarz i tak mówią, że deszcz pada. Ale Boże nie jest rychliwy, ale sprawiedliwy i na jesień zmieni się ta banda, co unicestwia powoli nas i Polskę. A otrzeźwienie przyszło po przegranych wyborach prezydenta i dzięki Bogu za to. Na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję, Tadeusz Wójcik. Za chwilę będziemy...